14 zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar, jaki wybuchł 26 września w Śmiałowicach koło Marcinowic. Płonęła fabryka podpałek firmy Bejser. Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Gdy straż przybyła na miejsce, płonęły 4 wielkie namioty, w których składowane były podpałki wytwarzane w firmie. Sytuacja była niebezpieczna. To nie pierwszy pożar w tej firmie. 2 lata temu płonęła w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. W tej chwili straty nie są jeszcze znane. Wiadomo, że doszczętnie spłonęły 4 namioty z zawartością. Udało się uratować 5 namiot. Pod Burkatowem koło Świdnicy spadł śmigłowiec. 39-letni pilot i 31-letni pasażer trafili do szpitala. Do wypadku doszło 27 września po godzinie 13. Nad wsią krążył helikopter, który sprawdzał stan instalacji elektrycznych. Z niewiadomych przyczyn spadł na ziemię. Na miejscu zdarzenia był prokurator. Dziś pojawił się biegły z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wewnątrz śmigłowca byli pilot i pasażer. Jak mówią świadkowie, mężczyźni byli przytomni i sami opuścili maszynę. Jednak teraz okazuje się, że stan pasażera jest ciężki. Świdniccy lekarze poszkodowanych przekazali do szpitala w Wałbrzychu. Prawdopodobnie oboje mają uszkodzone kręgosłupy. Stan pasażera jest ciężki, nie zagraża jednak jego życiu. Terroryści zaatakowali Kościół Pokoju w Świdnicy. Wszystko w ramach ćwiczeń służb ratowniczych i triażu, które odbyły się na obiekcie wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. Zaczęło się ciekawie. Rano z aresztu śledczego w Świdnicy uciekli więźniowie. 2 z nich dotarło do Kościoła Pokoju i wkroczyło do obiektu. Terroryści weszli do zabytku w czasie mszy świętej i wzięli 50 zakładników. Ich rolę odgrywali uczniowie pobliskiego 3 liceum ogólnokształcącego i sami strażnicy. Jednocześnie terroryści podpalili część Kościoła Pokoju i uciekli. Ogień uniemożliwił ucieczkę uwięzionym mieszkańcom. Po zawaleniu jednego z balkonów poszkodowanych zostało 25 osób. Celem akcji było sprawdzenie działania służb ratowniczych, ale także kontrola sprawności instalacji hydrantowej. W akcji wzięło udział 30 samochodów Straży Pożarnej. Organizatora, Powiatową Straż Pożarną, wsparły Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, Pogotowie Ratunkowe i Areszt Śledczy. Ostatnie ćwiczenia tego typu na obiekcie odbyły się 10 lat temu. Piątkowa sesja Rady Miejskiej w Świdnicy to bardzo długa, bo aż 10-godzinna debata nad sprawami miasta. Radni zgodnie podtrzymali decyzję, by w dniu 1 listopada przejazdy komunikacją miejską były bezpłatne. 1% należności czynszowej będzie płacił dom dziennego pobytu, który od 1 września 2015 roku stał się jednostką budżetową miasta. Znany, choć cieszący się coraz mniejszą liczbą zainteresowanych, program Debiut Gospodarczy podczas kolejnej edycji będzie miał zasadniczą zmianę. To jest, miasto nie będzie zlecało przeprowadzenia projektu organizacji pozarządowej, zajmą się tym urzędnicy miasta. Na sesji obecni byli mieszkańcy świdnickiego Śródrynku, od lat ubiegający się o możliwość wykupu swoich czynszowych mieszkań. Jak wiadomo, niewielka część budynków miasta wyłączona jest z prywatyzacji i do niej należą zabudowania śródrynkowe. Po dyskusji, w której i mieszkańcy, i radni, włodarze miasta przedstawili swoje stanowiska, stanęło na tym, że lokatorzy tej części miasta otrzymają propozycję mieszkań w innej lokalizacji z możliwością docelowego ich wykupu. Lokatorzy, którzy dzisiaj zalegają z opłatami czynszowymi, nie będą mieli takiej możliwości. W połowie października ma dojść do spotkania prezydent z mieszkańcami, by omówić szczegóły porozumienia. Wymiana transportu, komunikacji miejskiej, termomodernizacja budynków publicznych i realizacja programu Kawka, czyli likwidacja palenisk domowych, to niektóre elementy gospodarki niskoemisyjnej dla Świdnicy. Opracowanie i realizacja tych zadań trwa i będą jeszcze trwały inne opracowania, by ostatecznie sprostać wymaganiom unijnym określonym w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. O tym w szczegółach w kolejnych wydaniach programu. Świdnickie III Liceum Ogólnokształcące we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą Anny Szywały zorganizowały wspólnymi siłami konferencję dotyczącą poszukiwania i wdrażania innowacyjnych, aktywizujących metod pracy uczniów oraz nauczycieli. Trzecie LO należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Konferencja zorganizowana w siedzibie szkoły na celu miała przedstawienie, w jaki sposób możliwe jest uatrakcyjnienie procesu przyswajania wiedzy i zwiększania skuteczności uczenia się, jak i nauczania.
Trzecie Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest w tym roku organizatorem konferencji poświęconej m.in. zagadnieniom związanym z innowacjami pedagogicznymi. Trzecie Liceum działa już od lat, właściwie od początku istnienia, w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego, w tak zwanym SIS-ie. Od czasu do czasu tego typu konferencje organizowane są w różnych szkołach, w tym roku w Świdnicy. Organizatorzy za swój cel postawili sobie także zwrócenie uwagi na rolę i sposób wykorzystywania mediów społecznościowych w szkole, jak i niestandardowe rozwiązania dydaktyczne wpływające na budowanie motywacji uczniów do nauki. Ideą tego spotkania jest krzewienie nowych, nowatorskich metod pracy z uczniami. I to jest także cel stowarzyszenia, wspieranie się we wzajemnym rozwoju po to, żeby uzyskiwać jak najlepsze wyniki pracy. Z tym właśnie wiążemy nasze nadzieje, aby w trzecim liceum ogólnokształcącym jako jednej ze szkół Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych te projekty innowacyjne były prowadzone i wdrażane, co zresztą na co dzień także robimy. Zaproszenie do prowadzenia warsztatów przyjęli wybitni specjaliści, eksperci w dziedzinie innowacyjnych i aktywizujących metod pracy w szkole, profesorowie Jacek Pyżalski oraz Marek Szurawski, wykładowcy, którzy swoimi wystąpieniami porwali dosłownie wszystkich słuchaczy. To istny cud Pomorza. 25 osób wzięło udział w 10. już powiatowym dyktandzie ortograficznym. Organizatorem zmagań jest Koło Ligi Kobiet Polskich w Świdnicy na czele z Elżbietą Dudziak. Treść dyktanda tradycyjnie przygotowuje nauczyciel języka polskiego w drugim liceum ogólnokształcącym w Świdnicy Mariola Mackiewicz. W tym roku było ono wyjątkowo trudne. Autorka oprowadziła piszących po polskich muzeach, jednak wbrew pozorom to nie trudne nazwy minerałów czy kultu religijnego sprawiły piszącym największe trudności, a właśnie wyrazy powszechne używane na co dzień. Zmagania wygrała Dominika Gil z Jaworzyny Śląskiej. Jako mistrz ortografii dostała zmywarkę od firmy Electrolux. Drugie miejsce zajęła Bożena Kloc, a trzecie Wiesława Sucholas. Najmłodsza uczestniczka, Zuzia Czernicka, otrzymała tablet. Liga Kobiet Polskich postanowiła dodatkowo wręczyć nagrodę w postaci układanki Skrable 9-latce Karolinie Koch, a poseł na Sejm Teresa Świło obdarowała ją cukierkami. Ze zmaganiami ortograficznymi radziło sobie też 6 urzędników. Pierwsze miejsce ex aequo przypadło Grażynie Pukiel z Nadleśnictwa i Beacie Moskal-Słaniewskiej, prezydent Świdnicy. Puchar starosty, który też dyktand dopisał, wręczono przedstawicielce leśników. Złota polska jesień zaklęta w bukiety z kwiatów, owoców, warzyw, krzewów zdobiła w sobotni dzień świdnicki Osir. Dożynki działkowców regionu Świdnica 2015. Taka duża uroczystość zorganizowana została po raz pierwszy. Spotkanie było okazją do pokazania siły działkowców w liczbach. W Polsce są ich miliony, na Dolnym Śląsku dziesiątki tysięcy, a w powiecie świdnickim kilkanaście tysięcy. Powierzchnia, jaką uprawiają, to rozległe tereny zagospodarowane od lat powojennych, stanowiące ostoje wieloletniej zieleni, ptactwa, owadów, roślin. Dobroczynność ich pracy, znaczenie dla środowiska, kultywowanie więzi z uprawianiem ziemi, utrzymanie polskich niemodyfikowanych upraw, wychowanie kolejnych pokoleń na zdrowej żywności są nie do przecenienia. Wiele było o bojach, jakie działkowcy musieli stoczyć, by uchronić tereny ogrodowe przed zakusami wybudowania na nich domów, dróg czy innych obiektów. Gość, a także współorganizator dożynek, prezydent Świdnicy, podkreślała mocno, że aktualnie nie ma i w przyszłości nie planuje się żadnych inwestycji na terenach należących do działkowców. Piknikowy charakter spotkania umożliwił ekspozycję przetworów, sadzonek, środków ochronnych. Najważniejsze, że dzień utrzymał się bezdeszczowy, a spotkanie pozwoliło na niekończące się rozmowy w szerokim gronie. Podobno dożynki działkowców, co najmniej ogólnomiejskie, wejdą na stałe w jesienny kalendarz miasta. Na fotoreportaż ze spotkania zapraszamy na nasze strony tvts.pl.